Radio LK. Powiat Polkowicki w przyjaźni ze środowiskiem. Informacje, reportaże, podsumowania. Audycja sponsorowana. Dzień dobry, Kasia Rososzko, a dziś ze mną w studiu starosta powiatu polkowickiego, pan Kamil Ciupak. Dzień dobry. Dzień dobry. Panie starosto, spotykamy się dzisiaj nie przypadkiem. Wczoraj do rąk powiatu polkowickiego trafiła wyjątkowa nagroda, ważne wyróżnienie dla samorządu. Tak, konkurs organizowany przez Dziennik Gazetę Prawną, czyli bardzo opiniodawcze medium, oraz pod patronatem Związku Powiatów Polskich, w którym wygraliśmy pierwsze miejsce, medialna perła samorządu, za komunikację społeczną, czyli poruszenie trudnego tematu, jakim są finanse samorządu z jednej strony, z drugiej strony przekazania go w taki sposób, żeby ten trudny temat dotarł do naszych mieszkańców, a co ważniejsze do parlamentarzystów i decydentów w Warszawie. Przypomnijmy samą kampanię. Dokładnie rok temu, z tego co pamiętam, 1 października, przed polkowickim starostwem dosłownie pojawiły się owce, a do budynku wszedł Janosik, można powiedzieć, że we własnej osobie. Jaka była idea tego przedsięwzięcia, tej kampanii? Jest prosta. Zdiagnozowaliśmy na samym początku największe wyzwania, największy problem naszego powiatu. W Zagłębiu Miedziowym okazało się, że tym problemem jest danina, jaką płaci nasze społeczeństwo na rzecz Ministerstwa Finansów. Tak zwane Janosikowe. Tak zwane Janosikowe i stąd Janosik. Założenie jest bardzo szlachetne. W teorii powinny płacić bogate samorządy na rzecz biedniejszych z jednej strony. Z drugiej okazuje się, że przy jednym z najbogatszych miast w Polsce, Polkowice, mamy powiat polkowicki, który jest w dziesiątce najbiedniejszych powiatów w Polsce. Mało tego, płacimy pieniądze na rzecz dużo bogatszych powiatów, teoretycznie biedniejszych, a tak naprawdę posiadających bardzo często dwakroć większe środki niż dysponują nasi mieszkańcy. No właśnie, jak to Janosikowe w budżecie powiatu polkowickiego kształtowało się na przestrzeni ostatnich lat? W przeciągu ostatnich 3 lat powiaty Zagłębia Miedziowego oddały do Warszawy około 50 milionów złotych. Problem dotyczy nie tylko powiatu polkowickiego, ale również naszych sąsiadów. I proszę sobie wyobrazić, że oprócz tych 50 milionów w ciągu tylko 3 lat nasz powiat nie dostaje również subwencji wyrównawczych, wyrównujących tych innych, które dostają wszystkie inne powiaty. Można spekulować, że nasi mieszkańcy stracili około 100 milionów złotych. Proszę sobie wyobrazić, ile kilometrów dróg można zbudować za takie pieniądze. Setki kilometrów ścieżek rowerowych, 100 kilometrów chodników lub znaczną część tych pieniędzy przeznaczyć na jakże bardzo ważną w tych czasach służbę zdrowia. Jakie widzi pan w takim razie rozwiązanie tego problemu? Jedynym rozwiązaniem jest zmiana ustawy o dochodach jednostek samorządowych. Ustawy, która od 16 lat, mimo zmieniających się przepisów, rzeczywistości wokół nas, jest niezmienialna z jednej strony. Z drugiej podjąłem kroki w celu zapisania się do Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu, która pracuje nad zmianą tej ustawy, szczególnie do grupy zajmującej się tak zwanym Janosikiem oraz subwencją wyrównawczą i wyrównującą. Niestety pandemia spowodowała, że prace tej komisji zostały wstrzymane. Plany były ambitne, do końca bieżącego roku miał powstać projekt gotowej ustawy. Niestety ominęło nas to. Pozyskaliśmy sojuszników w tej walce w postaci samorządu województwa dolnośląskiego oraz powiatu chociażby lubińskiego. Dotarliśmy do ważnych parlamentarzystów. Warto też wspomnieć o konkurencji, jeśli chodzi o ten konkurs. Powiat polkowicki zwyciężył w kategorii samorządów od 60 tysięcy do 120 tysięcy mieszkańców, więc konkurencja była spora. Można powiedzieć, że przebiliście pewien mur, zaczęto mówić o problemie Janosikowego. Czy to właśnie był ten efekt, o który wam chodziło? Tak, to był ten efekt, o który nam chodziło. Odnotowaliśmy już pierwsze sukcesy, takie bardzo wymierne, mam na myśli finanse. W Urzędzie Wojewódzkim mają już tą świadomość, że powiat polkowicki, mimo że w nazwie ma polkowicki, to już jest wcale nie najbogatszy. I były wojewoda, przyznając nam dotacje z Funduszu Dróg Samorządowych w dużo większym procencie niż pozostałe powiaty, jak mi później relacjonował, musiał się wprost tłumaczyć w ministerstwie i przed parlamentarzystami, jak to powiat polkowicki dostał dużo większe pieniądze niż inne powiaty. No i on wtedy wyciągnął suche liczby, które prędzej mu przygotowałem i pokazał, z czego to wynika,
że wizerunek i gospodarność to jedno, a realne dochody, jakie wpływają do poszczególnych samorządów, to już zupełnie inna kwestia. Dziękuję za rozmowę. Dziękuję. Powiat Polkowicki w przyjaźni ze środowiskiem. Informacje, reportaże, podsumowania. Audycja sponsorowana. Radio